Siemano, ja się nazywam Czarek, możecie mnie znać z bloga, którego prowadzę już od jakiegoś pół roku, może więcej. Blog ma nazwę Taki Tam Typ, prawdopodobnie blog troszeczkę pewnie ucierpi w niedługim czasie, ze względu na to, że właśnie mam zamiar więcej zacząć w produkcji wideo. Chciałbym Ci pokazać coś, co mi wpadło do głowy niedawno w sumie. Bardzo często śledzę stronę H&M pod kątem nowych jakichś ubrań, które mogły być jakimiś fajnymi, ciekawymi alternatywami dla drogich brandów, takich jak nie, na przykład Fear of God, jakieś tam Yeezy Season, różne jakieś te kolekcje Kanye Westa. Na pewno wiecie o czym mówię. Za co jeszcze cenię bardzo ten sklep, to są basiki. W H&M może znaleźć super, naprawdę świetnej jakości, bardzo tanie koszulki, czy spodnie, bluzy w stylu cała biała bluza, cała biała koszulka, czy cały biały long sleeve dobrej jakości za nie 40-50 zł. Ciuch, który mam na sobie na górze, jest to long sleeve z waflowego jerseyu właśnie z H&M. Kupiłem go jakiś miesiąc temu za cenę bodajże 41 z hakiem, plus tam wpisałem kod na darmową przesyłkę. W każdym razie zapłaciłem za niego małą, 40 kilka złotych, niedużo. Tak mi się spodobało, że stwierdziłem, że jeden to za mało, ale po co mi cztery białe waflowe jerseye? No właśnie. No w sumie to bez sensu, no bo okej, może będzie świeże, ubierać się ciągle tak samo. Nie, mam na to inny bardzo fajny patent. I właśnie wczoraj przyszła do mnie paczka z H&M. Jeszcze jej nie otwieram, więc tak naprawdę nie wiem co tam będzie. A otworzyć mogę ją tylko raz. O, dobrze, że nie urwałem. Raz. Karka, dobrze. Dwa. I trzy. To weźmiemy tam, potem się zobaczy. Scyzorek schowamy. Scyzorek, bardzo ważna rzecz. Więc mamy trzy long sleeve'y z waflowego jerseyu. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Odpakujemy sobie jeden. Co będziemy z nimi robić? Może zacznijmy od tego. Chciałem je zafarbować i w sumie zaraz je zafarbuję. Kupiłem ostatnio na Allegro 20 barwników różnego rodzaju, tam po kilka z każdego koloru. Przesyłka kosztowała mnie 4 zł, więc w sumie 34 zł za 20 barwników, z których każdy starczy na zafarbowanie pół kilo. Taki jersey waży około 250-300 gram, nie wiem, może trochę więcej, z 400. Więc myślę, że będę używał pół, w zależności od tego, jak mocny będę chciał dostać kolor, będę używał od całej do pół saszetki. Jeden na pewno przerobię na różowy, bo ostatnio jest to dość modny kolor, a w Polsce mało brandów tego typu wydaje jakieś fajne ciuchy w tym kolorze, więc można go sobie zrobić samemu. Do tego na pewno będę chciał zrobić jeden szary, bo bardzo lubię ten kolor. No i kaki albo oliwkowy, zielony, chyba oliwkowy, zielony, bardzo też lubię. W ogóle jestem fanem camo, zielony, oliwkowy dobrze do camo fituje. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale najpierw Wam pokażę jeszcze te barwniki, więc szybko po nie skoczę. Okej, mam już te barwniki, o których mówiłem, a więc tak, jeden z nich popielaty, taki jasno szary, nie wiem czego będę używał, bo też rozkminiłem jakiś czas temu, że nie musimy przecież używać jednego barwnika, możemy zrobić mieszankę ich i otrzymać powiedzmy taki kolor, który nas bardziej interesuje. Ja mam tu barwnik różowy, jeszcze tam nie wziąłem go ze sobą, już nie będę się po niego cofał. Mam jeszcze barwnik łososiowy, po zmieszaniu tych dwóch mógł być bardzo ciekawy kolor, zobaczymy czy tak zrobię. Mam jeszcze barwnik oliwkowy i kaki, one są dość podobne jednak, no nie wiem, będę musiał się zdecydować, który wezmę. No i grafitowy, chyba ten jedzie na ostatni long sleeve. Dobra, będziemy chyba brali się do farbowania, to też postaram się Wam nagrać. I na koniec jakiś może ficik w jednym z tych jersey. To co? Bierzemy się do roboty. Siemano, jesteśmy już w mojej pralce. W sumie nie mojej, bo mieszkanie jest wynajmowane, ale można uznać, że pralka jest moja. Tak więc mamy tu ten jersey, o którym mówiliśmy wcześniej. Otworzymy go sobie. Oczywiście meteczka. Meteczka jest nam niepotrzebna, trzeba mu upierdzielić. Jest jersey. Co z tym jerseyem? Trzeba go przewrócić na drugą stronę, bo na wszelkim poprzednio troszeczkę mi się niektóre szwy porozpieprzały, więc teraz przewrócimy ten jersey na drugą stronę, żeby je oszczędzić. Okej,
Okej, udało się. Jersey jest już na drugiej stronie. Przewrócimy go do pralki, pieprzamy go do wody. Nie będę wam pokazywał miski z wodą, bo chyba każdy ją w życiu swoim widział. Okej, Jersey mamy już w wodzie, żeby nam troszeczkę nasiąknął, żeby tej wody było więcej w pralce. Mamy praleczkę. Praleczkę nastawiamy na 60 stopni. Najlepiej na pranie syntetyczne, ponieważ jest ono delikatniejsze od zwykłego. Godzina 35. Pamiętajcie, to jest najważniejsze, nie można wstawiać wirowania. Dlaczego nie możecie wstawić na wirowanie? Dlatego, że siła odśrodkowa pralki przyciśnie ten jersey do krawędzi pralki, zostaną w nim jakieś zagniecenia. W tych zagnieceniach skumuluje się większa ilość barwnika i przez to będziecie mieli efekt takiego, no po prostu barwnik nie sprawdzi się równo po tkaninie. Okej, tam więc nasz jersey wpierdzielamy do pralki. Strasznie to cholestwo ciężkie z tą wodą nasiąknęło. No i co? Nie dajemy żadnego proszku, nie dajemy żadnego płynu do płukania. Praleczkę zamykamy. Start. Idziemy przygotować barwnik. Ok, pranie już nam się robi, teraz musimy przygotować barwnik. Co nam będzie potrzebne? Woda, garnek i oczywiście barwnik. Tak więc co? Bierzemy garnuszek, w garnku jest około pół litra do litra wody. Brałem to na oko, więc nie jest to apteka, nic się nie stanie. Maksymalne grzanie na płycie, jeżeli macie kłębkę gazową, nic to nie zmienia. I co? Czekamy. Kiedy nam się zawrzeje, zakryjemy jeszcze, żeby szybciej nam się zawrzało. Kiedy woda nam zawrzeje, dodajemy do środka barwnika. Tak jak powiedziałem, będzie, w tym przypadku będziemy to robili na barwniku oliwkowym. Dodam go troszeczkę mniej. Dodam około połowy opakowania, czyli teoretycznie troszeczkę za mało, ale nie chcę, by kolor był mocno intensywny. Pamiętaj, zawsze leży zrobić to dwa razy, ale odbarwić ciuch już jest ciężko. Zabarwić jeszcze raz. Ok, z tego co widzę, to woda jest już bardzo bliska wrzenia, w sumie nie musi być wrząca, więc w tym momencie weźmiemy sobie opakowanie z barwnikiem. Tak to wygląda, ciemny, bardzo mocno kolorowy pyłek, bierzemy około połowę i wsypujemy do wody, odsypię na oko. Patrz, jak fajnie się robi. Ok, mieszamy, żeby ładnie rozprowadzić kolor, możemy już wyłączyć gaz, woda jest myślę, że około 90 kilku stopni. Ok, barwnik jest gotowy, lecimy do łazienki. Ok, pranie nam się robi, barwnik jest już nagrzany, więc teraz musimy otworzyć szufladę pralki i wlać barwnik do miejsca, w którym normalnie dajecie proszek, bądź wasze mamy dają proszek. Robimy to ostrożnie, żeby nie upieprzyć sobie tych ciuchów, które mamy na sobie. Podobno barwnik nie niszczy pralki, ale ja dla pewności zaraz po nalaniu barwnika dolewam tu jeszcze trochę wody. Jak widzicie, kolor mojego jerseya się trochę zmienił. Nie jest już biały, w tym momencie jest różowy. Jesteśmy po farbowaniu wszystkich trzech jerseyów. Jeżeli chodzi o ten kolor, to poleciłbym wam wziąć troszeczkę mniej niż do pozostałych. Na pozostałe myślę, że przy L-kach, nawet przy M-kach możecie brać śmiało całe opakowanie. Jeżeli mówimy o tych konkretnych barwnikach, pamiętajcie, że każdy barwnik barwi troszeczkę inaczej, każdej firmy. Co o tym, tak jak wspomniałem, do różowego można wziąć trochę mniej, około myślę, że 1/3, żeby uzyskać bardziej delikatny kolor. Ten pewnie dopiero jeszcze dwa razy kolor trochę zejdzie. Mam tu jeszcze jersey grafitowy, wyszedł dość ciekawie, zostawię go z szarno-czarnymi boostami, ultra boostami Adidasa. Do tego dorzucę jeszcze jakieś czarne spodnie. Następny, moim zdaniem, najfajniejszy kolor. Naprawdę nie spodziewałem się aż tak dobrego efektu. Ziemisty kolor, delikatna, w sumie, no nie, niezbyt delikatna oliwka. Zostawię je z combat bootsami i te z jakimiś czarnymi spodniami. Więc pokazałem wam już cały proces farbowania, więc zostało mi jedynie poczekać na fajną pogodę, żeby wyszło słoneczko. Wtedy pokażę wam to wszystko na dworze, w ruchu, przyfitowane, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jaki jest tego efekt. Bo jest naprawdę dość ciekawy i polecam wam zainwestować te chwilę czasu, parę złotych i zrobić sobie coś naprawdę unikalnego. Coś, czego nikt nie będzie miał, nie będzie to kosztowało dużo pieniędzy, a na pewno zwróci uwagę nie jednej osoby. Więc trzymajcie się, zapraszam do oglądania fitów.
Jeszcze dwa słowa na koniec. Jeżeli podobały Ci się fity i jeżeli podobała Ci się formuła programu, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie to jest zajebista motywacja do pracy. Mam jeszcze dużo pomysłów, z chęcią zrobię jeszcze kilka fajnych ciuchów. Z chęcią może zrobię dla Was jakieś review, jakiejś kolekcji, która jest dostępna teraz w jakichś sieciówkach. Może review jakichś ciuchów z jakiejś polskiej bądź zagranicznej marki streetwearowej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, i bym jeszcze zapomniał, na koniec specjalnie dla członków grupy High Society na Facebooku mocny akcent Supreme. Trzymajcie się, na razie.